Słońce wychodzi, podnośnik się podnosi, światło świetne pada na diody LED, które w tym kierunku akurat generują napięcie, które odblokowuje tranzystory MOSFET. Przenośny zestaw fotowoltaiczny to nowatorska, samodzielna konstrukcja pana Łukasza Czajkowskiego. Wykonanie tego zestawu było jego pracą dyplomową przygotowaną na zakończenie studiów na mechatronice w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie, a swój projekt zaprezentował podczas egzaminu dyplomowego. Przy konstruowaniu zestawu wykorzystał układ nadążny za słońcem. Pozwala to na wykorzystanie do 40% energii ze słońca. Ten przedstawiony model może być zastosowany praktycznie wszędzie. Ma taką zaletę, że mogę go złożyć i w każdej chwili mogę go gdzie indziej zastosować, na przykład w turystyce. Na egzaminie dyplomowym studenci mechatroniki mogli swoje projekty zaprezentować komisji, ale nie każdy miał taką możliwość. Tylko do prezentacji multimedialnej, ze względu na ciężar urządzenia, które zbudował, musiał ograniczyć się pan Przemysław Puch, który skonstruował podnośnik z napędem elektrycznym do maszyn ogrodniczych i leśnych. Unikatowość tej maszyny polega na tym, że konstruktor opracował podnoszenie boczne. Zainteresowanie to przede wszystkim moja praca, w której po prostu wykonujemy różnego rodzaju serwisy, naprawy takich różnych kosiarek, traktorków, które po prostu w Polsce na dzień dzisiejszy nie ma takiego żadnego skonstruowanego podnośnika. Ten napęd elektryczny, który jest tutaj zastosowany, też to jest innowacja, bo tak naprawdę żadne wciągarki nie obsługują tego w ten sposób. Wszystkie podnośniki, które są zbudowane, to są na zasadzie podnośników krzyżowych, czyli że unosimy cały element do góry. Mi zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby podnośnik przechylić na jedną stronę, tak żeby można było dojść do powierzchni roboczej. Dlatego tak to akurat skonstruowałem. Inną pracą dyplomową, zasługującą na wyróżnienie ze względu na swoją innowacyjność, było zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie frezarki CNC przez pana Daniela Stoleckiego. Pomysł swój pan Daniel chce wykorzystywać w rozwijaniu swojego hobby, czyli w modelarstwie. Frezarka została zbudowana od podstaw. Wszystkie układy, sterowanie, napędy, a także część mechaniczna została wykonana ręcznie od podstaw, bez użycia żadnych dodatkowych maszyn, tudzież innych frezarek CNC, gdzie czasami po prostu używa się takich maszyn do wykonania innych maszyn. A w tym przypadku maszyna w całości została wykonana przeze mnie. Promotor prac dyplomowych opracowanych przez studentów mechatroniki w Kotarbińskim, dr Krzysztof Schroeder, uważa, że niemal każda z tych prac zasługuje na wyróżnienie, bo są to projekty nowatorskie, a zarazem bardzo funkcjonalne. Fotowoltaika jest ogólnie znana, ale podejście studentów, akurat tych dyplomantów, jest też wyjątkowe, bo oni postanowili, że od koncepcji aż do wykonania modelu, a model to nie jest koniecznie modelem, który się tylko ogląda. Oni zrobili po prostu rzeczy, które działają i można natychmiast wykorzystać. Mnie to bardzo interesowało, żeby ta myśl techniczna mogła być wykorzystana od razu, na przykład w ich działalności gospodarczej. Urządzenie do wykorzystania przez przemysł mleczarski to kolejny projekt absolwentów mechatroniki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Trzej panowie, Krystian Krajewski, Marek Zglinicki i Marcin Antosiak, na co dzień pracują w firmie zajmującej się produkcją urządzeń do wytwarzania wyrobów serowarskich. A na zakończenie studiów w Kotarbińskim skonstruowali maszynę służącą do wykrywania metali właśnie w takich wyrobach. Nasza praca to połączenie wielu dziedzin tak naprawdę. Jest to typowy projekt mechatroniczny właśnie, bo projekt mechatroniczny łączy wszystkie dziedziny, czyli sterowanie, jakieś konstruowanie właśnie tej konstrukcji, no i elektrycznie też jest to dosyć skomplikowane. Myślę, że dlatego, że umiejętnie to połączyliśmy wszystkie te działy, czyli konstruowanie, sterowanie i jak gdyby elektryczność. Wspólnie udało nam się zbudować coś fajnego. Maszyna jest w pełni zautomatyzowana, czyli sterowana jest programem. Ma na celu ona pobranie
gotowego wyrobu, którego imitują krążki plastikowe, przetransportowanie go na taśmę i podczas transportu tego produktu czujnik wykrywa metal obecny właśnie w tych krążkach i jeśli wykryje ten metal, strąca go z taśmy i dalej, nie przechodzi dalej to na kolejny etap produkcji. Choć podobne urządzenia już działają w przemyśle mleczarskim, to projekt ten wzbudził duże zainteresowanie wśród innych studentów mechatroniki, a przez promotora i recenzentów został oceniony jako wyróżniający się pod względem dydaktycznym. Ze względu na to, że autorzy połączyli z niej z jednej strony wiele elementów techniki, wiele dziedzin techniki, elementy układy należące do różnych dziedzin techniki, możliwością jednocześnie oglądu całości, możliwością demontażu, powtórnego montażu, powtórnego oprogramowania, podłączenia, obserwacji na żywo, realizacji czynności przez układy wykonawcze. Mechatronika to obok informatyki oraz zarządzania i inżynierii produkcji jeden z trzech kierunków technicznych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. To są studia inżynierskie, siedmiosemestralne i absolwenci otrzymują dyplom inżyniera. W przypadku informatyki, w przypadku mechatroniki, natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie i inżynierię produkcji, to tutaj są to studia dwuobszarowe i mamy na dyplomie oczywiście inżyniera, dyplom inżyniera, ale w dwóch obszarach nauk, obszar nauk technicznych i obszar nauk społecznych. Wciskamy jeden w odstępie dłuższym niż pół sekundy, drugi też nic się nie dzieje, analogicznie wciskamy jeden po czasie dłuższym niż pół sekundy, też nic. Jeżeli wcisniemy dwa równocześnie w czasie krótszym niż pół sekundy, powinna trasa nam się zamknąć i powinna zadziałać. Mechatronika to, jak podkreślają studenci, kierunek interdyscyplinarny, dlatego studiowanie na nim daje szansę rozwoju i zyskania wielu umiejętności. Kierunek jest stosunkowo nowym kierunkiem, bo powstał w latach 60. XX wieku, jeżeli chodzi o mechatronikę. Bardzo ciekawym, ponieważ skupia w sobie wiele dziedzin wiedzy. Dlaczego się na ten kierunek zdecydowałem? Dlatego, że chcę się rozwijać, chcę poszukiwać nowych technologii i chcę, aby nowe technologie były wprowadzane w życie, a szczególnie na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Ja zajmuję się kształceniem zawodowym i sam najpierw chciałem się czegoś nauczyć, żeby potem tą wiedzę można było przekazywać uczniom. Myślę, że nie będzie problemu właśnie z awansem w pracy po podjęciu studiów, po skończeniu studiów, bo to jest warunek dostania lepszej posady. Studiujący mechatronikę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie mają podczas nauki dodatkowe możliwości specjalizacji, które umożliwiają im trzy specjalności, jakie mają do wyboru. Są to mechatronika przemysłowa, samochodowa oraz mechatronika w przemyśle drzewnym. Po 5 sekundach ten marker będzie jedynką.